byłem zostać krazakiem jak mój tata. Straż pożarna zawiązała się od dzieciństwa. To jest, że tak powiem, z dziada na pradziada, z ojca na syna. I że tak powiem, sam też tego bakcyla przechwyciłem i podoba mi się to służenie innym, w inny sposób. Jeżeli dostaję SMS-a, jeżeli jest sygnał dźwiękowy ze straży, że coś się dzieje, zostawia wszystko i rusza na ratunek, pomóc. W tej chwili jadę z moim bratem, brat również jest członkiem honorowego klubu krwiodawstwa, tak samo jak i ja pracuję w spółce PKP Energetyka i tak samo jak i ja również jest strażakiem. Przy okazji założenia klubu pierwszej akcji krwiodawstwa w spółce poczułem chęć, że mogę ja oddać swoją krew dla kogoś. Że komuś ratuje życie. Często się widzi wypadki, w których ludzie są poszkodowani i czasami człowiek pomyśli sobie, że może moja krew się przyda w tej sytuacji. Opowiada o tym, że oddawał krew, jak to się wszystko odbywało. No niestety, ja go wspieram i popieram to, co robi, ale brak mi na tej własnej, może nie motywacji, ale nie mam takiej odwagi jak on. Generalnie odpowiadam w komórce za dostawy pojazdów dla zakładów spółki, za dostawy sprzętu technicznego, przyrządów pomiarowych. Na zdjęciu tutaj jest moja córka Julia i syn Szymon. Kocham Sylwka za to, że jest ze mną, że jest z naszymi dziećmi i że zawsze możemy na niego liczyć. Ja jestem ogólnie wesołym człowiekiem. Zawsze się uśmiecham.